Minęły kolejne dwa tygodnie, a więc czas na garść nowości w ofercie militaria.pl. A ten odcinek nowości zaczynamy od informacji, że cały czas trwają u nas wyprzedaże, więc jeżeli chcecie znać szczegóły, to zapraszamy Was do naszego sklepu internetowego, a także naszych sklepów stacjonarnych. Pogoda nas nie rozpieszcza, napadało dużo śniegu, a więc rozpoczynamy akcję Saperka w każdym samochodzie i zapraszamy Was do zapoznania się z ofertą tych urządzeń w naszych sklepach. Między innymi z taką saperką firmy Badger Outdoor, która łączy w sobie cechy saperki, kilofa i niewielkiej piły. Zaczynamy już właściwe nowości, a zaczynamy od sprzętów do ćwiczenia. Na początek ciężarki typu Kettlebell z firmy Bootcamp. Ciężarki typu Kettlebell to sprzęt do ćwiczeń umożliwiający wykonywanie kompleksowych i skutecznych ćwiczeń ogólnorozwojowych. Ciężarki zostały wykonane z cementu i pokryte zostały odpornym na przetarcia winylem. W naszej ofercie znajdziecie ciężarki o masie 8 kg, 10 kg, 12 kg, a także dla wymagających 16 kg. Kolejną nowością służącą do ćwiczeń, którą przygotowaliśmy dla Was na dzisiaj, to zestaw taśm oporowych Torn Plus Fit. Zestaw składa się z trzech taśm o różnym oporze. Taśmy służą do ćwiczeń mobilizacyjnych, aktywacyjnych i stabilizujących oraz do treningu funkcjonalnego. Dzięki temu zestawowi taśm będziecie mogli zrealizować Wasz plan treningowy zarówno w domu, jak i na zewnątrz. Zestaw jest niewielki, a jego przenoszenie ułatwia woreczek znajdujący się w komplecie. Bardzo fajnym przyrządem do ćwiczeń również jest skakanka, dlatego mamy dla Was taki oto przyrząd, oto skakanka HMS SK54. Linka wykorzystana w skakance jest linką stalową, natomiast uchwyty wykonano z lekkiego aluminium. Konstrukcja tej skakanki umożliwia w łatwy sposób regulację długości linki. W uchwytach znajdują się obrotowe głowice, które zapobiegają skręcaniu się linki. Ćwiczenia ze skakanką pozwolą Wam na szybkie spalenie zbędnych kalorii. A teraz coś do obrony osobistej, coś dla kobiet, gaz pieprzowy Saber Paper Spray o wyglądzie szminki. Gaz, który znajduje się w tym przypominającym szminkę pojemniku, ma moc aż 2 milionów SHU w skali Scoville'a. Ukryty w torebce dzięki swojemu wyglądowi przypominającemu szminkę bądź też perfumy będzie całkowicie niezauważalny dla napastnika. Gazy pieprzowe firmy Saber są nietoksyczne i bezpieczne dla środowiska naturalnego. Kolejną nowością jest ta oto maska ochronna z Coolface. Centralna część maski została wykonana z polimeru, natomiast policzki wykonane są z nylonu. Maska dość łatwo dopasowuje się do twarzy. Z tyłu znajdują się elastyczne paski, które są w pełni regulowane. Maska ta przyda się nie tylko podczas rozgrywek ESG, ale w obecnych czasach nawet w życiu codziennym. Co prawda jest środek zimy, ale trzeba już pomyśleć o sezonie strzeleckim. Mamy dla Was pistolet pneumatyczny Auto Ordnance 1911A1. Ta wyprodukowana przez firmę Cybergun licencjonowana replika została wykonana w całości z metalu. Strzela śrutem Diabolo i wystrzeliwuje go z prędkością 109 metrów na sekundę. W magazynku pistoletu znajduje się gniazdo naboju CO2, który napędza replikę, natomiast w górnej jego części znajdują się dwa wianuszki rewolwerowe mieszczące po 6 sztuk śrutu. Pistolet jest solidny, ciężki i dobrze leży w dłoni. A teraz coś dla miłośników ASG, pistolet Archon Type B. Do wykonania korpusu tej repliki zostało wykonane tworzywo sztuczne wraz z włóknem szklanym, natomiast zamek został wykonany z aluminium. W pistolecie wykorzystano mechaniczne przyrządy celownicze w postaci światłowodowej muszki, a także szczerbinki. Replika wystrzeliwuje kulki z prędkością 315 fps. W pistolecie wykorzystany został oczywiście również system blowback. To tyle na dzisiaj, mi nie pozostaje nic innego jak zaprosić Was oczywiście na nasze media społecznościowe. Odwiedzajcie nasz Facebook, YouTube, Instagram i Twitter. Do zobaczenia. Pistolet Pistolet Archon Type B. A teraz coś dla miłośników ASG, pistolet Archon Type. Archon.